Jesteś w rękach kochającego Boga Ojca. Kiedy słyszymy to stwierdzenie Bóg Ojciec, mogą się rodzić w naszym sercu różne reakcje. Od największego zachwytu, wzruszenia aż do łez, jak u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, aż po głęboki niepokój, lęk, strach, jak u osób, które spotkał niemiecki jezuita Karl Frelingsdorf. Dokonał tytanicznej pracy, przebadał u 600 osób obraz Boga i wyniki jego badań są wydane w książce pod tytułem Demoniczne obrazy Boga. W jednym z rozdziałów mówi, jakie są najczęstsze przez niego spotkane obrazy Boga u tych osób. To są 4. Po pierwsze, karzący Bóg sędzia. Po drugie, demoniczny Bóg śmierci. Po trzecie, Bóg buchalter, czyli księgowy, ten, który skrupulatnie zlicza nasze grzeszki, grzechy też. Bóg buchalter i strażnik przepisów. I czwarty, zbyt wiele wymagający Bóg osiągnięć. Ale najpiękniejszy rozdział w tej książce to jest rozdział, który nosi tytuł Uzdrawiające wyobrażenia Boga. Chyba by należałoby to przetłumaczyć uzdrawiające obrazy Boga. I takim najpiękniejszym i najprawdziwszym i najbardziej uzdrawiającym obrazem Boga jest Jezus. I taki piękny obraz dzisiaj Jan nam daje w tym zdaniu Jezusa: ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem. To jest imię Boga. Ja jestem, to znaczy, mówi Jezus, jestem Bogiem kochającym przez obecność. W Najświętszym Sakramencie Jezus jest z nami 24 godziny na dobę. Jeden z moich znajomych z takiej zaprzyjaźnionej rodziny mówi, że jego to z jednej strony fascynuje, a z drugiej strony przeraża, że Jezus uczynił się więźniem tabernakulum, że On tam cały czas jest i jest dla nas obecny i pozwala się w tym tabernakulum zamknąć i jest tam nieustannie. 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Maksymalna obecność, maksymalna miłość. Ja jestem dobrym. Pan Jezus, zapytany przez młodzieńca: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowie: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Ja jestem dobrym pasterzem. Jezus jest tym pasterzem, dzięki któremu niczego nam nie braknie. Dzięki któremu nasz kielich jest przeobfity, pełny po brzegi. A dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. Jezus nigdy nie wycofa swojej miłości do nas. Choćby nasi rodzice popełnili taki błąd i nas postraszyli, bądź grzeszny, bo cię przestanę kochać, to Jezus nigdy nawet tak nie zaszantażuje nas. Święty Paweł nas też zapewnia, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. No chyba że sami się od tej miłości odłączymy, jak syn marnotrawny odłączył się od Ojca. Jezus też mówi bardzo intrygujące słowa o jakichś innych owcach, które są gdzieś poza zagrodą. Co to są za owce? Wygląda na to, sam Jezus na to wskazuje, że to są te owce, które jeszcze nie słyszą albo nie usłyszały głosu pasterza. Święty Paweł też nam powie: jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy nikt im nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Jesteśmy posłani, żeby głosić dobrą nowinę o dobrym Bogu objawionym w Jezusie. Żeby rozproszone owce przez wilka, rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, wokół jedynego pasterza, jakim jest Jezus. Ale najpierw sami potrzebujemy słuchać Jego głosu. Marta Jędrzejewska, która prowadzi razem ze swoim mężem na Facebooku profil Ludzie Pełni Życia, opublikowała dzisiaj swoją rozmowę z panem Tomaszem Zielińskim, tym, który
niesamowicie ofiarnie służy dzieciom, młodzieży po próbach samobójczych. Bardzo jakoś tak, nie wiem jak to nazwać, empatycznie ich wysłuchując i słyszy o wiele więcej niż słyszą rodzice tych dzieci. Będzie tutaj też mowa o Antonim, a Antoni to jest taki mentor pana Tomasza, mistrz sztuki życia. Pan Tomasz mówi tak. W mojej ulubionej książce jest napisane, że nasz Pan mówi, że jego owce znają jego głos i wiedzą, jak go odróżnić od innych głosów. Pamiętam, jak kiedyś przybiegłem z płaczem do Antoniego i krzyczałem: gdzie jest Bóg? Dlaczego nic do mnie nie mówi? Antoni spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział: Tomek, on mówi bez przerwy, zawsze jak go zapytasz, zawsze chłopaku. Tak jest napisane i tak nam obiecał. To dlaczego go nie słyszy, Antoni? Dopytałem. Słyszysz, Tomek, słyszysz, tylko nie chcesz czegoś puścić, a wiesz dokładnie, co i on ci to wskazał. Więc chodzisz i lamentujesz: Panie, gdzie jesteś? Nie słyszę cię. A to jest, Tomek, niemożliwe, bo on jest i mówi. Zapytaj teraz, odpowie. Zawsze odpowiada. Więc jak chcesz, to mogę pobiadolić z tobą, poużalać się, albo puść to, wiesz co, że masz puścić. A jak nie wiesz, jak to puścić, to idź do niego i oddaj mu to. Tyle. On nigdy nie odmawia w takich sytuacjach. Nigdy. Taki jest nasz Pan, nasz Tata, nasz Bóg. Tutaj omijam fragment tej rozmowy i podaję końcówkę. Dalej, pan Tomasz już przechodzi ta rozmowa w modlitwę. Pan Tomasz mówi tak. Przestaję słuchać świata i chcę już słuchać tylko Ciebie. Przestaję wierzyć światu. Wiem, co mi obiecałeś i wierzę Ci, Panie mój. A każde miejsce mojej niewiary weź i wylej się tam. Panie mój, Ty wiesz. Cokolwiek wskażesz, cokolwiek powiesz, idę tam, z Tobą, Tatku, tylko z Tobą. Nie rozumiem tego, co się dzieje, ale nie muszę. Ty jesteś ze mną, Ty prowadzisz, to jest Twoje, nie moje, więc prowadź. Schodzę Ci z drogi, z moim wiem lepiej i zrobię to tak czy siak. Od teraz pytam o każdy kolejny krok, Panie, a Ty mi mów. Mów wyraźnie, abym się nie pomylił. Ty mnie znasz i wiesz, jak mówić, bym usłyszał. A ja znam Twój głos, znam tą miłość. Więc otwieram uszy. Mów, Panie, Tato, Tatku. Mam tylko jedno pytanie. Co teraz, Panie? I już nie chcę wiedzieć lepiej. Co chwilę będę pytał, co teraz? Co chcesz, żebym zrobił? Co chcesz zrobić przeze mnie? Zrób śmiało. A ja dziękuję Ci, że będę mógł widzieć Ciebie w działaniu i oddać należną Ci chwałę za dzieło, które czynisz. Kocham Cię, Tata. Idziemy. Jestem gotowy. Prowadź.